Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić opinię mojego klubu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz do sprawozdania w tym zakresie Komisji Infrastruktury. Rada Ministrów przygotowała nowelizację 6 ustaw, aby wdrożyć przepisy dyrektywy wspólnotowej z 2008 roku w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Wprowadzone do polskiego prawa mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem dróg, w tym audytu i kontroli, miało zapewnić szybszą likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach i poprawić skuteczność działania służb drogowych. Szybciej i skuteczniej byłyby usuwane również błędy projektowe sieci drogowej oraz błędy w organizacji ruchu. To powinno w efekcie skutkować mniejszą ilością wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych takich zdarzeń. O tych statystykach już mówili przedmówcy. Tak miałoby być, ale czy tak będzie? Mamy co do tego dużo wątpliwości, bo przyjęte w sprawozdaniu komisji rozwiązania właśnie budzą cały szereg zastrzeżeń. W czasie prac nad projektem dochodziło do wielu merytorycznych sporów i dyskusji. Podkomisja musiała zmierzyć się z problemem umocowania audytu, czyli kto będzie odpowiedzialny za jego przeprowadzenie. W koncepcji rządowej zwyciężyło przekonanie, że będzie to użytkownik drogi. Chodzi tutaj o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aktualnego użytkownika, a wcześniej inwestora. Takie rozwiązanie nie zapewnia niestety pełnej niezależności audytu, który przez to może nie spełnić swojej roli, zatem w rezultacie nie przyniesie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nawiązaniu do problemu niezależności audytu pojawiła się też kolejna kwestia budząca spore wątpliwości. Czy audytorzy mają być zewnętrzni, czy też wewnętrzni? Czy mają pracować dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy też nie? Ostatecznie podkomisja stwierdziła, że mogą to być jej pracownicy. Takie rozwiązanie również poddaje pod wątpliwość skuteczność przeprowadzonego audytu. Kolejne zastrzeżenie dotyczyło faktu, że audyt może nie być uwzględniony przez użytkownika, inwestora lub zarządcę drogi. Nieprzyjęcie oceny audytora do wiadomości tym bardziej musi budzić ogromne zastrzeżenia, pomimo dodatkowych tutaj zapisów, które zostały wprowadzone w trakcie procedowania tego rozwiązania. Problem stanowi również fakt, że ustawa nie precyzuje, co powinno znaleźć się w audycie. Zbyt duża dowolność uregulowań sprawia, że nie do końca wiadomo, jakie są cele stawiane przed audytem. Może się okazać, że przedstawione w audycie wnioski z punktu widzenia kierowców nie dają żadnych rezultatów. Cel, jaki został postawiony przed instytucją audytu, może nie zostać osiągnięty, przynajmniej w zakresie, jakim jest oczekiwany. Zgodnie z sugestią Stowarzyszenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Bezpieczna Droga podejmowana była też dyskusja, czy audyt w ograniczonym zakresie mógłby obowiązywać nie tylko na wycinku dróg przewidzianych w tych regulacjach. Sugerowano, aby uwzględnić tutaj drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe, natężeniu ruchu powyżej 10 tysięcy pojazdów na dobę. Ten wniosek nie zyskał akceptacji, choć trzeba przyznać, że na dzień dzisiejszy byłaby to rewolucja w budowaniu i użytkowaniu dróg. Być może nie jesteśmy jeszcze na to przygotowani. Niemniej jednak, jeżeli powtórzy się wcześniejsze wszystkie argumenty dotyczące osłabienia roli audytu, to może się okazać, iż w tych uregulowaniach prawnych tak naprawdę może on nie spełnić swojej roli. Może to być tylko takie usprawiedliwienie polskiego rządu w stosunku do Komisji Europejskiej, że wykonaliśmy zalecenia i te uregulowania wejdą w życie, natomiast efekt i cel, który przyświęca tej regulacji, nie zostanie osiągnięty i nie wpłynie w zdecydowany sposób na poprawę ruchu drogowego. Rząd wykonał zalecenia Komisji Europejskiej, ale zastosował rozwiązania, które mają znacznie osłabić rolę audytu i oceniamy, że są to w dużej mierze działania pozorne. W tej sytuacji Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie może udzielić poparcia rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych i wstrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo.